Nazywam się Oliwia Stosik i przygotuję Wam dzisiaj ciasto marchewkowe. Potrzebne nam będą 4 jajka, szklanka oleju, szklanka cukru, 1,5 szklanki mąki. Ja akurat mam jeszcze miseczkę, ponieważ mi się tyle nie zmieściło w szklance. 1 łyżeczka cynamonu. Jedna łyżeczka cynamonu, imbiru, przepraszam, soda oraz proszek do pieczenia. Ja sodę i proszek do pieczenia mam akurat jeszcze zmieszane z tą mąką. 1,5 szklanki marchewki, trzeba mieć potartą, ja akurat już potarłam. Tych marchewek może być 3-4 akurat. Oraz różne takie orzechy, migdały lub słonecznik. Dobrze, tłuczemy jajka i całe wlewamy do pojemnika. O, dobrze. Tylko trzeba uważać, żeby skorupki nie wpadły. Już 2 jajka i jeszcze 2. Rączki wytrze. Wsypujemy najpierw troszeczkę cukru. Zamykamy. I miksujemy. Za kilka minut będziemy wsypywać cukier, żeby jajko się ubiło, żeby powstała piana. Wsypiemy cukier, musimy wyłączyć też maszynę, mikser i wlać olej. Włączamy maszynę i czekamy. To ogólnie powinno się miksować 3 minuty. Wsypujemy trochę mąki. Teraz wsypujemy całą mąkę, wyłączamy mikser i wsypujemy łyżeczkę cynamonu. Cynamonu oraz imbiru. Następnie włączamy mikser.
zmiksowało. Wyjmujemy to. Wyjmujemy resztki. Po ogrodzie biewam sny. Wyjmujemy i przelewamy ciasto do formy. Co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Gdy ciasto już jest przelane, wkładamy je do piekarnika. Piekarnik musi być nagrzany na 180 stopni, a piec musi się 45 minut. Więc wracam za chwilę. Pa! Wszystko się może zdać. Minęło już 45 minut, więc wyciągamy. Następnie kleimy całe ciasto dookoła, żeby nie było łatwiej wyłożyć. Teraz posypujemy cukrem pudrem. Teraz wyciągamy z formy. To jest gotowe. Ja może trochę za dużo cukru pudru dałam, ale no jak kto boli. Ja sobie teraz posmakuję. Marchewkowy, polu jak warzywo tkwie, głową nady, zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać, głowę obok siebie puść, wszystko się. Marchewkowe, o ogrodzie miewam sny, w marchewkowym stanie jest najlepiej mi, rosnę sobie, gołem głową.